witam was w kolejnym odcinku gry The Evil Within. Z nami jak zwykle Sebastian Castellano, no i wasz ulubiony Jughead. Nie wiem czy ulubiony, tak sobie powiedziałem. Mam nadzieję, że tutaj mi się uda jakąś fajną akcję zrobić i nie zdupić tego. Więc zobaczmy jak to mniej więcej się prezentuje. Chodzę do tyłu jak prawie jak Michael Jackson. Więc tak, rzućmy butelkę do przodu, on tam gdzieś podejdzie pewnie. Jep. Wtedy go będziemy mogli wziąć od tyłu, jakkolwiek to brzmi. Tak, 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 idź tam, idź tam. Idź tam jak najszybciej, proszę cię, nie odwracaj się tylko, nie odwracaj, nie odwracaj, tak! Jep! Poczuj tą potęgę mojego noża. Nie wiem, czy mam wrażenie, żeby go podpalić. Ale na razie go zostawię. Na razie go zostawię, bo mam za mało tego wszystkiego, żeby tak... O cholera. Żeby tak hulaj dusza wszystko tutaj... Mamy kolejną butelkę. Bardzo mnie to cieszy. I tu coś jeszcze jest. Co tutaj mamy? Aha. Pełny, mamy... Aha, czyli 5 zapałek mogę nosić ze sobą, super. Więc tamtego by można było w sumie podpalić. Jop! No idź, idź, zobacz, co tam było, idź. Idź, zobacz, może coś ciekawego. Oj, 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 oj. O, w pytkę! A ja mam tylko 2 strzały. Zajebiście. Stójżesz. No, 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 no. Jaki zes! O, oh, fuck. Jaki zes. Odejdź. Ła! Odejdź. No kurde, Castellano, co ty się tak szybko męczysz, chłopie? O cholera, jasna. Nie jest zbytnio dobrze. Fuck. Mam nadzieję, że się na to nie zaczepię. To jest otwórz. Co?! A skąd miałem wiedzieć, że szafkę otworzę? Myślałem, że coś związanego z pułapką, kurde! Nie ma jak to rozerwanie na początku odcinka, prawda? Ale może teraz uda mi się tych wrogów bardziej doszczętnie zaciukać. Cholera. Fuck. Czemu mnie tak blisko tu dali? Gdzieś tu była butelka, prawda? Tak. Dobra, rzućmy jeszcze raz tą butelkę. Jep. Dobra, idź zobacz. Idź zobacz, co tam stuknęło. No idź, 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 idź. Dobra, mam nadzieję tylko, że się nie odwrócisz. Castellano powinien szybko podbiegiwać. Jak takie akcje są. Jep, poczuj to. Dobra, i go podpalę. Skoro tam mam zapałki. Więc mogę sobie pozwolić na małe co nieco, prawda? Dobra. Mam nadzieję, że teraz nie zdupię. W ogóle gdzie on jest? On jest tam z tyłu, okej. Okay. Idę jeszcze po zapałki. Bierz. O! To lubię. Fajnie, że można tylko zabrać jedną zapałkę, a nie, że wiecie, że znika mi cały... Aha, bo ten wyszedł tu. A nie, że znika mi cały magazynek. W ogóle jak to brzmi. Cholera, jak się tu zabrać za nich? Jezus. Nie. Nie. Zmieniaj. Castellano, możesz zmienić? Dziękuję. Gdzieś opuściłem butelkę. Udało mi się uciec. To było trochę dziwne. Że on w ogóle za mną nie pobiegł, ale to w sumie... Nawet na plus dla mnie, więc zaraz tu się zakradniemy. I mam nadzieję, że trochę mu
Aha, lejbil się zablokował, no spoko. Rzućmy tam butelkę. Może przestanie w końcu szaleć. Szybko, szybko. Jezus Maria, znowu się spieprzy. Albo i nie. Dobra. Podnieś, pewnie, że podniosę. I podpalmy. Tam widzę kolejną pułapkę. Więc... Nie wiem, czy to dobry pomysł. W ogóle cofnę się szybciutko po zapałkę, którą właśnie przed chwilą straciłem. Tylko nie wiem, czy to dobry pomysł w ogóle szarżować z pochodnią, która w ogóle mnie zdradza. Dobra, tu jest butelka. Tu jest butelka. Idę z pytanie, czy mogę tak przejść pod tym, żeby to nie zrobiło boom? Mogę. A gdzie jest ten? Czy tu mogę rozwalić? Nie. Muszę tylko uważać, bo jak tamten mnie zauważy, to będzie źle. Dobra, rozbroimy pułapkę, bo... Jak oni tutaj... O cholera jasna! Właśnie. O tym mówiłem. Jo. No chodź. Fajnie, że oni się blokują. Jesteście takimi głupkami. O! Pal się! Oj, 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 jak piszczy. Ale fajnie, jednak tutaj pochwalę, że jest ta pochodnia, ponieważ mogę ją skorzystać. Dobra, co my tu mamy? Rozbrójmy to. Spoko, tu mamy kolejne. Trochę nabiorę perfekcji. A tutaj jeszcze były fajne rzeczy. Właśnie, takie jak to. Mózg wpłynie, jak ja to lubię. Dobra, trzeba tutaj dobrze pozaglądać. Dobra, możemy się ukryć za łóżkiem i czekać na urodziłą dziewoję. Co my tu mamy ciekawego? Coś tu może będzie. Spacja, no pewnie, że użyjemy. Użyłeś, czy nie użyłeś? Cholera ciebie. A tu możemy sobie ogrzać tyłeczek. Dobra, jeżeli... Oj, coś tu było. Aha, butelka. Dobra, weź butelkę. I teraz tak, trzeba tutaj powoli się zorientować, co, gdzie i jak. Jak tu się okaże, że jakaś horda tutaj grasuje, no to będzie źle, bo jak ruszą na mnie, no to będzie... Nie za bardzo. W ogóle, czy ja się wróciłem? Nie, to jest z tej strony, co się w sumie zastanawiałem, wszystko co i jak i gdzie. Ale czy mogę tu zejść? Trochę mi się odbiło, przepraszam. Dobrze. A jednak zapalę tą latarkę. Latarkę? Latarnię. Albo lampę. Nie, to jest lampa. Słyszę jakieś dziwne odgłosy. Więc się troszkę dziwię. W ogóle czy ja dobrze idę? To zgaszę, bo chyba dobrze idę. Bo tutaj tego za bardzo coś nie kojarzę. Aha. Fuck. Gdzie on jest? Spieprzaj pan. Jup. No chodź. Kurde, taki mocny jesteś.
Ała! Dobra, widzę, że jesteś silniejszy ode mnie, więc nie będę tutaj się bił z tobą. Coś tu było. Aha, mózg płynie, dobra. Cholera. Mam mało życia. Wow, tylko żeby on nie wbiegł, żeby mnie tutaj zabiło. Będzie głupie. I like it. Aż tak? Dobra, co my tu mamy ciekawego? Tu nic. Nie chcę się też podpalić, bo to by było głupie. Mówię, że nie ma tutaj zbytnio czegoś takiego jak podpalenie, chociaż może być. Czy tu byłem? Lera. Nie, tu jest butelka. Tu jest butelka, ale... Tak, tu byłem, więc dobra. Tutaj przyszedłem, tu. I tu trzeba wszystko posprawdzać. Ale chyba z kolei tu nie byłem. Czy tam ktoś stoi? Czy mi się wydaje? Nie. Jop. Dobra. I tu mamy coś ciekawego. Ja pierdzielę. Szybciej. O kurde. Ej. Odejdź. Fuck. Aha, czyli nic nie zrobię, póki ich nie zabiję. Zajebiście. Co tu zrobić do jasnej cholery? Wow. Jakie to jest szybkie. Tu jest pułapka. Może ktoś w nią wpadnie? Odejdź. Ktoś się nadział. Wow. Odejdź. Odejdź, jasna dupa. Aha. Czemu to mi tak ciężko poszło? Mam nadzieję, że nie dmuchnąłem wam za bardzo w mikrofon. No nie gadajcie, że... Znowu wszystko od początku, ja pierdzielę. Dobra, wiecie co? Jak dojdę do tego momentu, tam gdzie skończyłem, to wrócę do was. Witajcie z powrotem. Poszedłem trochę inną ścieżką i dotarłem tutaj. Nie wiem, co tutaj na mnie czeka, ale... jest dosyć mrocznie. Przed chwilą uciekłem zombiakowi i... straciłem niestety amunicję. Tu widzę, że mamy lampę, tylko nie wiem, czy można ją... Nie, tu się można ukryć. Zapalmy w ogóle światło, bo chcę zobaczyć, co tu dokładnie jest. Jakieś naczynia wiszą. Nie wiem, czy potrzebne, czy nie. Chcę kolejną pułapkę i się zastanawiam, czy ją zostawić, czy rozbroić. Dobra, zobaczmy, co jest dalej. Jeżeli dalej jest wróg, to może będziemy mogli go jakoś zaciągnąć. Dobra, mamy amunicję. Jak najbardziej się przyda. I gel. Dobra, podpalmy. Przeładujmy. I wyjdźmy z tego kurestwa. Dobra, tu mamy przeciwnika, więc spróbujmy go jakoś tutaj... Nie wiem. Zajść od tyłu, mam nadzieję, że się to uda. O cholera. O cholera. O fuck. Dobra, dobra. Dobra, zapraszam cię, mój drogi, tędy. Nie wiem, czy pójdziesz za mną. Dobra, jesteś na tyle głupi, że pójdziesz. Tylko mam nadzieję, że mnie to nie zabije. No proszę bardzo. Proszę, proszę. Bliżej proszę. Tu? Uwielbiam to.
No. Co to jest? A, okej, to się w sumie przyda. Dobra, co my tu jeszcze ciekawego mamy? To w sumie już nic. Ten domek sprawdziłem. Tylko muszę uważać na ten ogień, bo jak się kurde przybliżę i spłonę, będzie nieciekawie. Dobra, więc tutaj sprawdziłem tą lokację i tutaj nic w sumie ciekawego nie było, oprócz zielonego żelu. Zielony żel bardzo dobrze wpływa na cel. Dobra. Pójdźmy tam dalej, bo jeżeli dobrze pamiętam, tam dalej były te pułapki nieszczęsne. Dobra, rozbrójmy. Chociaż wiecie co? Z drugiej jednak strony, jakby ich tutaj pozaciągać, nie wiem czy mi się cholera uda wszystkich tutaj. Cholera, albo porozwalam. Może jakoś się uda. Jednego wiem, że na pewno podpalę. A drugiego będę mógł... Może tu jest jakiś jeszcze. Cholera, bo słyszę nawet. Słyszę... czyjś oddech. Gdzieś tu jest. Zapraszam. Zapraszam, zapraszam. Okej, dobra. Czy mogę ich podpalić? Mogę. Mogłem w sumie to wcześniej zrobić, ale podskakują. Coś słyszę jeszcze. Fuck. Chodź tu. Jup. Pal się. Dobra. Coś tu mogę podnieść. No mogłem przed chwilką coś tu podnieść. Ewidentnie wskazywało. Dobra. Może teraz się uda. Nic nie będzie miał atakować. Wtedy dam trochę dupy. Dawaj, dawaj. Uah. Dobra, idziemy dalej. I to pewnie będzie checkpoint. Dając życie. Dobra, zgasimy na chwilę. Aha. Punkt kontrolny. A na punkcie kontrolnym... Na punkcie kontrolnym... Good God. Co tu się stało? That's right. Just keep doing what you're doing. Aha. Wow! No chyba kogoś tutaj pogrzało. Wypuśćcie mnie! Oho, oho. Gdzie w ogóle mam iść? Powiedzcie mi, gdzie mam iść. Oj, oj, oj. Chyba tu. Dobra, zgaśmy światło. Biegnij. No musisz. I to jak najszybciej. Może się nawet nie odwracać do tyłu i patrzeć, co tam jest. Tędy. Nie, dobra, tędy. I co zrobisz, Sebastianie? Weź się na Czakonolisa. Trochę z... Chciałem powiedzieć sprinter celu. Trochę Prince of Persia. Czemu za mną nie polecicie, moje kochane zombiaki? Dobra, koniec rozdziału drugiego. Zapisz grę. Mamy zapis. Lecimy dalej, moi drodzy. Really? Rozdział trzeci. Szpony Hordy. Ciekawie, bardzo ciekawie.
Dobra, moi drodzy, mam nadzieję, że ten odcinek wam się podobał i zapraszam na kolejne odcinki. To cześć!